Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jest to lot 11, tym razem jest to właśnie maraton. Skąd lecą te gołąbki dzisiaj? No, lecą z Niemiec, miejscowość się nazywa Helbestrassen. No, albo mogłem tam przejęzyczyć się, ale coś podobnego. I jest to około 780 km. Wystartowały dzisiaj gołębie o godzinie 5.40. Także mają do pokonania dość dużą odległość. Myślę, że będą mieć trudny lot, bo jest dzisiaj naprawdę upalnie i wiatr niesprzyjający i no, wszystko jest takie, że no, te gołębie na pewno muszą się pomęczyć trochę, ale myślę, że przylecą i będzie dobrze. Coś tam wspominał pan, że miał pan telefon od jakiegoś hodowcy, że zatrzymał się u niego jeden z gołębi. Miałem już telefon z Wrocławia, że gołąb usiadł, napił się wody, prawdopodobnie poleciał dalej, ale no nie wiem, no mam numer spisany, to jest gołąb z 16 roku, 61-15 numer. No i zobaczymy, jak doleci, no to będziemy wiedzieć, że przyleciał. Ale no na chwilę obecną jeszcze nie ma ani jednego gołębia. Poczekamy w takim razie, musimy zobaczymy. Musimy poczekać. No myślę, że już lada chwila powinny pojawić się. Tak. Myślę, że w Mielcu tam będą w pierwszej kolejności, bo tam mają odrobinę bliżej. Ale będą dzwonić koledzy, to będziemy wiedzieć już o której godzinie. I będziemy się przygotowywać do... Mogę dodać trochę, że poprzedni lot, pomimo że nie był to lot bardzo łatwy, bo był z 300 km, ale akurat te gołębie trochę przyszły z innej strony i akurat się dobrze okazało, że wygraliśmy ten lot. Córka miała pierwsze miejsce, ja miałem drugie. Później były ci hodowcy z dalszej odległości, z Gorzyc. Pan Mączka tam dobrze odbił tak samo. No to pięknie. I myślę, że no, jak się zmieniają wiatry, także i wyniki się zmieniają. Myślę, że będzie coraz to lepiej. Dobrze, moi drodzy. W takim razie relacjonujemy na bieżąco i miłego oglądania. W międzyczasie idziemy jeszcze uzupełnić poidła, aby gołębie po powrocie miały czego się napić. Jak wrócą, muszą mieć już przynajmniej coś do picia, bo inaczej to by, kurde... No przy takim upale na pewno. Będą na pewno dużo pić i... Będą mieć na początek, kurde, trochę energii, bo tu są elektrolity, witamina C i tam jeszcze probiotyk, także myślę, że jak się napiją od razu, to ich będzie stawiać na nogi, pomimo że będą zmęczone, to po takim jak się napiją takiego drinka, to im od razu ich postawi na nogi. Młode gołębie na razie tak samo są dzisiaj zamknięte, nie mogą dzisiaj latać, bo by mogłyby utrudnić wchodzenie tych gołębi, co przylecą z lotu i dlatego są zamknięte. One dzisiaj nie mają oblotu, nie, nawet od rana, bo różne loty się zdarzają, nawet wypuszczają Rumunii, wypuszczają Węgrzy z tych stron, także że te gołębie mogłyby się młode zabrać z nimi i polecieć nawet na Węgry. Tak się zdarza, nie dość często. Także dzisiaj nie są w ogóle wypuszczane na obloty. Czekają do poniedziałku. W poniedziałek będziemy ich znowu treningi wypuszczenia i tak koło. No, także maratony i niedługo będą młode leciały. No, maraton dzisiaj jest pierwszy. Za tydzień będzie znowu 300 plesze. I za dwa tygodnie będzie znowu maraton na 700, tam prawie 800 km i koniec lotu i zobaczymy, co tam jak lista będzie wyglądać, jak tabela będzie wyglądać. Moi drodzy, jeszcze takie nasze fajne spotkanie tutaj właśnie z panią Eweliną. Jak to było w tym ostatnim locie? Jak poleciały te gołąbki? Ostatni lot był dla mnie ogromnym sukcesem, bo pierwszy gołąb był mój i wygrałam ogólnie cały lot.
No to pięknie. Jako druga osoba był tata, tak? Tak, był, tak. Nagroda. Tak, drugi gołąb był taty, więc wszystko zostaje na jednym podwórku. Wszystkie laury, tak, spłyną na nas. No i lot był dość udany, więc no cieszymy się. Pomimo warunków dość trudnych, no jakby nie było. Tak, tak. Był wiatr całkiem inny niż na wszystkich poprzednich lotach. No ale jak się okazuje, no chyba to było to, czego te gołębie potrzebowały, żeby wygrać. No i pięknie. Pokażemy w międzyczasie właśnie jeszcze puchary, które nagrywaliśmy parę dni wcześniej. Także pokażemy na przebitce. Można sobie zobaczyć. No i zdobywajmy kolejne w takim razie. Tak, czekamy na kolejne, czekamy gołębie na kolejne. I na efekty. Pokażemy tutaj puchary pani Eweliny. Tu jest tam 2014 rok, pierwszy wicemistrz, czyli ja zdobyłem mistrza, a Ewelina zdobyła wicemistrza. Podział ten obrzeg. To jest pierwszy lot lotowania Eweliny, bo a tu ma znowu okręg Tarnobrzeg. Mistrza Ewelina, mistrzostwo gołębi rocznych. Wicemistrz, kategoria mistrzostwo gołębi rocznych. No i tu na półkach są resztę te puchary poukładane. Czyli co, pani Ewelino, puchary okazują się taką najlepszą ozdobą biura w pracy. Który puchar jest taki najbardziej ulubiony? Nie wiem, czy jest ulubiony jakiś, ale wszystkie robią wrażenie i kto nie przyjdzie, rzeczywiście zwraca na nie szczególną uwagę. No są widowiskowe, błyszczące i no to pokazuje jakąś no pracę włożoną chyba. Tarczy pracę włożoną w to wszystko, a ja w dużej mierze zbieram laury. Tak. Ale no tak, no za osiągnięcia są puchary, więc widać efekt tego zaangażowania. Moi drodzy, tydzień temu odbył się lot z Brukseli, tak? Tak. Co to był za lot? No to był taki jeden z dłuższych lotów, no bardzo wymagający, no bo tych kilometrów było bardzo dużo. No i tutaj kolejny sukces. Mój, a w zasadzie wujka gołąb przyleciał pierwszy, bo tak to wujek też swoich gołębi udziela, wujek Andrzej. No a taty gołąb był drugi, więc dalej gdzieś obstawiamy czołówkę. No i co mogę powiedzieć? No cała rodzina tutaj się w jakiś sposób włącza w tą rywalizację, no bo mamy tatę, mamy mnie, wujka, no i bardzo wspiera mnie przy okazji mój mąż. Tak, tak. Bardzo dobrze. Wujek też się tutaj kręci obok, kręci tylko niestety się przed kamerę się nie chce tutaj zgłosić do nas, ale oczywiście wiadomo jak jest. Dobrze, to w takim razie czekamy na te gołąbki, no tak, i zobaczymy nawet, jak tak będzie dalej. I czekamy dalej na wspólne gołębniki, bo tam żeśmy obstawili dość tak mocno. Także nawet i Sebastian tam dwie drużyny zgłosił, także tak ma szansę wygrać. Tak, tak. A kurczę, no to dobrze. Czekamy niecierpliwie na rozpoczęcie. Ale to jeszcze 2-3 tygodnie, bo to na razie się trenuje, tam jeszcze przyzwyczajają się do tamtego gołębnika, ale już myślę, że w połowie no, lipca już zacznę trenować takie na wywózki już krótkie, dłuższe, później coraz dłuższe. No i zobaczymy. No, trzeba szansa, próbować. Jest szansa coś jest wygrać. Ja na to liczę. Przed chwilką przyleciał pierwszy gołąb. Jaki tam czas mamy? 15.50. 15.50 z 19 roku. Samiczka 360 numer DV. Dobrze, oczekujemy kolejnych. Zobaczymy. Ale niespodziewanie wpadło nawet. Tak, nawet nie zauważyliśmy kiedy szedł. Nie wiadomo, bo usłyszeliśmy zegar. Co? Usłyszeliśmy zegar, że zapiszczał. No. Jest kolejny gołąb. Psztyk i wszedł. 21 rok. Rok 6408. 15.51. I stan na tą chwilę? W mojej drużynie jest 8, w Beninie 6.
jest godzina 16:30. A typowane? Jak tam było? W typowanych jest, u Eweliny jest 1, 2, 3, 4, 5. U Eweliny jest 5 typowanych, o. A u mnie? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to nie mówię tak. No nie, też chyba cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Po cztery typowane jest. Przylatują kolejne gołębie. Ile mamy sztuk? Trzy? Kolejny typowany gołąb. Gratuluję. Ale nie są padnięte. Nie, dobrze, moi drodzy, lot 11, właściwie maraton, mamy już za sobą. Panie Leszku, jak poszedł ten maraton dzisiaj? No, maraton okazał się bardzo, bardzo, bardzo ciężki. Gołębie kapały po jeden, po dwa, po trzy. No, pierwsze gołębie były o 15:50, także no, ten lot trwał ponad 10 godzin. No brakuje jeszcze dość dużo gołębi, bo brakuje jakieś 1/3 jeszcze gołębi nie przyszła. No jeszcze cały czas jakiś tam dolatuje, jeszcze jeden, drugi, trzeci, ale myślę, że do wieczora jeszcze coś leci. Troszkę jutro może, no nie? Jutro rano, no pewnie dolecą reszta, bo to przeważnie tak bywa, że jak się nie dają rady w jeden dzień, przenocują gdzieś tam u kogoś na dachu i jutro rano będą przylatywać, ale no jakieś tam braki na pewno będą, ale okazał się bardzo ciężki lot. No, niby miał być taki wiatr dość sprzyjający, ale nie tego, no ale się okazało, że był trudny lot. Tutaj mamy trudny. Ze sobą wiernego kibica, który dzisiaj zdecydował się nam towarzyszyć podczas lotów. Jak ci się podobało? Ogólnie powiem tak, to jeszcze nie był mój pierwszy lot, pierwsza taka sytuacja, kiedy miałem przyjemność obserwować te ptaki wracające z lotu. Powiem tak, no patrząc na dzisiejsze warunki pogodowe, naprawdę lot był bardzo ciężki. Kiedyś bardzo długi, do tego pogoda, wiatr, temperatura przede wszystkim. Tak, i w ogóle całe bardzo zmęczone było, to widać po nich, jak lądowały. Ale tak, że jestem dumny z osiągów tego człowieka, bo włożył w te swoje gołębie całe swoje serce i cały swój czas wolny tak naprawdę. Jestem naprawdę dumny z jego osiągnięć. I wszyscy to widzimy podczas jego pucharów czy jego wystąpień, tak? To jest jego kolejny wywiad z tym człowiekiem. Po prostu jego sukces po prostu widać. Z każdym rokiem coraz lepiej i lepiej. I mam nadzieję, że tych sukcesów życzę mojemu dziadkowi, żeby było ich jak najwięcej. Oczywiście, życzymy wszystkiego najlepszego, jak najbardziej w kolejnych latach. Moi drodzy, jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, co zwiększa zasięgi tego filmiku. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć! Dobry lot! Dobry lot!